Witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo z gry The Outlast Trials. Ja jestem Sarge i ruszam na drugie, a zarazem ostatnie wyzwanie MK w budynku sądu. Będziemy się żegnać z tą lokacją w tym odcinku, biorąc pod uwagę, że ponownie raczej plan jest taki, żeby w jednym materiale się wyrobić. Nowa terapia tygodnia w międzyczasie się pojawiła, no ale my skupiamy się oczywiście na terapii bazowej. Zniszcz dowody. Gdzie nie ma śladów, tam nie ma i zbrodni. Zniszcz obciążające dowody, aby nikt nigdy nie dowiódł naszej winy. Ciekawe, o jakie dowody chodzi i jak będziemy mieli je zniszczyć. Czy szykuje nam się coś zupełnie nowego? No do tej pory budynek sądu bardzo pozytywnie zaskakiwał. Oczywiście przede wszystkim w tej podstawowej formie, no bo niestety pierwsze wyzwanie MK to było w głównej mierze chodzenie niestety po tych samych lokacjach, a szkoda, że nie dostaliśmy czegoś więcej. If you want to get better, you have to do the work. I can't just explain to you how to become a different person. You have to lean in. You have to let the trials inside you. Znowu mamy świadka, znowu mamy Coila. No tutaj chyba się nie zmieni nam to, co widzimy przed próbą, przed wyzwaniem. Też z jednej strony się zastanawiam, od czego zależą te wizje. Czy one za każdym razem są takie same? Czy też przygotowano kilka ich wersji? Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale w zależności od lokacji, przy wyzwaniach MK czasem mieliśmy inne te wizje. A no tutaj na przykład cały czas ta sama. I się zastanawiam, czy jest też przygotowana jeszcze jakaś inna na budynek sądu, a akurat mi się nie wylosowała? No nie wiem. Zniszcz dowody. Gdzie my jesteśmy? Wlej kwas, by rozpuścić. Okej. Okay. Czyli tym dowodem mają być zwłoki, po prostu. Ale kurde, no patrzcie, no znowu to jest ta sama lokacja. Tylko, że teraz jest tutaj ciemno. No ale koniec końców poruszamy się po znanych obszarach. Jeśli będę musiał tędy wracać, to oczywiście standardowo wolę rozbić minę. Tak samo też tutaj wszelkie przejścia odblokować. No i na dobry początek dobrze by było sprawdzić, jak wygląda sytuacja z dokumentami. Czy przypadkiem coś tutaj w pobliżu się nie znajduje tego typu. Okej, mamy plakat przynajmniej. Dobre i to. A teraz jeszcze przejdziemy na drugą stronę, tak samo jak to robiłem wcześniej. Wow. Okej, nie wiem co to było. Tutaj musimy powolutku otworzyć. Co to był kurde za sygnał? Jakby coś się otwierało. Ale jeszcze tego nie mieliśmy do tej pory chyba. Bo to nie były przecież otwierane drzwi z jakimś przeciwnikiem. To było jednak coś innego. O, już mamy dokument, super. Wow, i mamy złote trofeum, tym razem za zebranie dokumentów 15 razy w całej grze. Ekstra. Aż dziwne, że to złote trofeum 15 razy to się wydaje... To się wydaje nie aż tak dużo, ale dobra, tu muszę uważać. Bo już kogoś mamy. A, tylko że to chodzi o to. Tutaj weźmy sobie. Ciekawe, przed wejściem do sądu nie mamy takiego typowego przeciwnika.
Wydaje się, że nie. A właśnie, jak też mamy, kurczę, tutaj policyjny radiowóz, to od razu się zastanawiam, co z Coilem. No bo ostatnio w wyzwaniu MK, tym pierwszym, pojawił się bardzo późno. Co mnie trochę zdziwiło. Kurde. O, tu jest teraz... O kurczę. Chociaż nie, normalnie chyba też to było jasno, już teraz też nie jestem pewien. Masakra, co to jest? Kurde, jakby naprawdę... Coś się otwierało. No ale nie wiem. Tutaj antidotum. No, mam nadzieję, że tutaj, jak słyszeliśmy wcześniej wychodzącego przeciwnika, to tutaj już nie mamy problemu z nim. Zniszczymy te pułapki. Zebrałem akurat sporo cegieł, więc można to wykorzystać. I zobaczmy. Dobra, nadal nie ma nikogo w pobliżu. Uwaga na pułapkę. No, nie ma co się spodziewać, że nagle będzie znowu kolejny dokument zaraz obok. Tak, dobrze, że ten pierwszy został znaleziony. No ale proszę, ogólnie to jest już tutaj w najbliższej okolicy. Ten pojemnik z kwasem. Ale dziwne, że jeszcze do tej pory nikogo tutaj nie znaleźliśmy. No tak, tutaj oczywiście ostrzeżenie przed kwasem. Zniszczmy. Jeszcze jedną minę i patrzcie, że mamy mapkę. Aha. Wygląda na to, że są oznaczone miejsca, gdzie jest ten kwas, czyli tutaj z prawej i z lewej strony. Biblioteka. I tutaj jeden z pomieszczeń, jedno z pomieszczeń, gdzie mamy dowody. A, i tutaj musimy dostarczyć. No ale podejrzewam, że ta droga nie będzie taka prosta, jak tutaj widać. Zobaczymy. Ej, to tu jest pozamykane. O-o. A czekajcie. To tak to działa. O kurde, to powiem wam, że trochę przechlapane. Czyli teraz tylko do biblioteki mogę się ewentualnie udać. O, nie mam pytań, ale to też się otworzy? Dobrze by było. Bo gdyby tak miało być, to ja bym sobie to zostawił. I leciał zaraz dalej. Weźmy oczywiście te tabletki wskrzeszające. Ciekawe. Dziwne tylko, że nadal nikt nas tutaj... nie wypatruję. Totalnie nikogo nie widać. No z tej strony też mamy przejście. Oho. Nie! Okej, czyli tak możemy tutaj przejść. Dobra. Szczerze mówiąc, dobrze by było wrócić. Chyba, że to się za chwilkę otworzy. Matko, że tu jest też zablokowane. Oj, to nie będzie takiej prostej drogi. Zdecydowanie. Mamy problem. Dobra, weźmiemy sobie za chwilę adrenalinę. Tutaj bez pułapki na szczęście. Tutaj pułapka jest. I duża apteczka. Ale dobra, te drzwi też są otwarte. Czyli mogę to zabrać. Właściwie to mogłem adrenalinę sobie akurat odpalić, kurczę. No spokojnie, nie chcę biegać za dużo. Wiadomo, że to się może rozlać. A, tu się otworzy. Super. To powinna być niezła informacja dla mnie, jak rozumiem. Teraz weźmy tak.
apteczkę dużą, adrenalinę i lecimy. Tylko że taki w tym przypadku, o nie, w tym przypadku i tak niestety nie mogę biegać. Dobra, trudno. Otwieraj to. Kurde, tutaj też jasno. Szybciej, 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 bo tu jest otwarte. Patrzcie, mamy wejście. O nie, słyszę Coila. Chyba z tej strony. Dobra, tu jest wejście. No ja będę musiał z boku chyba się dostać w takim razie. Na to wygląda. Dobra, jest butelka. Coil to usłyszy na pewno. Niech tu przyjdzie w sumie. Tylko że tak, no nie mam się z drugiej strony gdzie schować. Zobaczymy, co on zrobi. Aha, wszedł przez jakieś drzwi. Ej, bo tu jest, kurde... O nie! Obawiam się, że mam mało czasu. Bo tu jest otwarte. Nie. Nie wierzę. On tu przyjdzie do mnie. No kurde! Zamyka się. Ale jaja. I co dalej? Z tej strony chyba będę mógł przejść. Zobaczymy. No nie ma innej drogi teraz tak naprawdę. O, tam mamy gościa. Tutaj. No mogę chyba z tej strony próbować. Nie ma innej opcji teraz. Bierzemy to. Tylko że z pewnością spotkamy Coila. Mamy nawet strzałeczkę. Dobra. Kojarzę dobrze te tereny. Tutaj wystarczyłoby za chwilkę przejść w lewo. Dobra, wchodzi tu. I słychać było, że zamknął to na klucz. To może i dobrze. Dobra. Wlejemy kwas. To się udało. To się udało. Pytanie, co dalej? Kolejna duża bateria. Szczerze mówiąc, teraz to przydałoby mi się zdobyć. A, tu jeszcze mamy, kurde. Aj, on tu idzie. Tam jest plakat jeszcze, nie zauważyłem wcześniej. Kurde, kolejno się zmienia. O, niedobrze. Dobra, to ja może spadam? Musiałbym teraz, kurczę, przedostać się inaczej. Tutaj na lewo. Do biblioteki. Oho. Świetnie. O, świetnie. Z dwóch stron. Trudno, idziemy. Tutaj zablokowane przejście. No to nie jest chyba dobra droga. A nie, może i dobra. Może i dobra, słuchajcie. Już widać niedaleko. Jeszcze raz zobaczmy. O, jest plakat. Może, kurczę, w bibliotece możemy liczyć na dokumenty. Kto wie. Jeszcze jeden plakat, czyli będzie ostatni.
z wymaganych trzech. No, jakoś to będzie tu. Wszędzie jasno, więc tu będzie ciężko przejść. Łapka. To co jest z tymi cegłami? Gdzie one mogą być? Mamy dokument. Dobrze. Niestety, ale tamten tu przyjdzie, co? A nie, wraca. To dobrze. O kurde. Kurde, 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 gdzie się mogę schować? Tutaj? No możliwe, że tu przyjdzie. Znowu się zamknął przejścia, otworzą inne. No grunt, że jesteśmy przy tym pojemniku z kwasem. Dobra. Działamy. Nie widać tamtego gościa. Tu muszę uważać. Okej. Najlepiej by było przejść tą samą drogą, ale... Teraz to nie wiem, bo się pozmieniało. Może jednak pójść tędy. Nie wiem, co się otworzyło, a co zamknęło. To jest najgorsze. Kurde, tu niestety pozamykane. To utrudni sprawę. O, świetnie. Zamykaj to. On tutaj, kurde, przejdzie, ale mam nadzieję, że nie z tej strony jednak. Obawiam się trochę, że może tu przyjść. Nie wiem. Wydaje się, że nie, ale... O kurde! Jednak mnie zobaczył. Spadaj. No i świetnie, znowu ten błąd. Znowu ten błąd, co zawsze. Trudno, uciekam. No jeszcze nie mam opanowanego widocznie tego zamykania w biegu aż tak dobrze, jakbym chciał. A na dłuższą metę jest to super użyteczne. Dobra, trochę pozamykałem za sobą, tylko że teraz, kurde, jest problem, jak tam wrócić. I serio się troszeczkę pogubiłem, żeby później dostać się na właściwe miejsce. Kolejne zmiany nastąpiły, tutaj otwarte. Nie wiem, nie wiem. Kurde, mamy gościa. Gorzej. Spadamy, spadamy i zamknąć to. Dobra. Mam wrażenie, że być może teraz jak kurczę... O Jezu, zapomniałem, no nie no. Tak, i tutaj mogę wykorzystać tę zdolność, żeby się uwolnić cegłą. Spadaj mi stąd. Kurczę, szkoda tego. Nie zadał dużych obrażeń, no ale mimo wszystko. Tam mamy gościa po drugiej stronie. Dobra, no może to jest czas, żeby tutaj wyjść. Kurde, idzie tu. O, skubany. A, bo to był jednak ten. Nie wierzę, tamten idzie. On mnie nie może tu zobaczyć. Trudno. Muszę spadać. Bo najważniejsze to trzymać się z daleka. Od tamtego z trucizną. I patrzcie, tu jest przejście właśnie. Ale i tak nie wiem, czy to mnie doprowadzi chyba. O Jezu. Ale masakra. Robi się niesamowicie niebezpiecznie. Pa,
Patrzcie, tutaj teraz się zmienia. A tam mamy pojemnik. Kurde. Przez to, że tak właśnie zachodzą te ciągłe zmiany, to ciężko się połapać. Tu jest ciemno. No ale to tutaj bym się akurat wracał. Dobra, coil. Ja muszę iść tędy. Czekajcie. Czy tędy przejdę? Chyba tak. Ale też jakiejś pewności to nie mam. Kurde. Kawał drogi do przebycia, żeby to zdobyć. Mamy tam gościa. Niestety. No nie no. Dobra. Na całe szczęście. Ale to patrzcie, to aż tutaj musiałbym kurde wrócić. Z tej strony. Niesłychane, to jest odblokowane niby. Może to jest jakieś wyjście. Nie chcę też biegać, żeby nie narobić za dużo hałasu. I nie mam, szczerze mówiąc, tej pewności, czy idąc tu, to też się wydostanę. Ale chyba muszę spróbować. I liczyć na to, że za chwilę się to nie zamknie. Kurde. Skubany. Okej. No. Czekajcie, tutaj? No tutaj, kurde. No nie. Ale patrzcie, wystarczyłoby tylko to doprowadzić. A teraz się znowu zmieniło. Jestem w kropce, po prostu jestem w kropce. Wszystko komplikuje fakt, że jest tutaj tak jasno. Dobra, tam jest. Możesz już tutaj, kurde, pójść sobie z daleka stąd. Trudno, idę. I już, kurde, znowu nie mam tej pewności. Okej, no to tędy niby. Ale jak się... Oj, kurde, bo chciałem przyspieszyć, ale... To by mnie zgubiło. No wydaje się, że to jest właściwa droga, co? Kurde! Wiecie co? Ja chyba teraz powinienem poczekać, aż się tutaj te bramy otworzą. Tak mi się wydaje. Może tak też zrobię, ale żeby też was nie zanudzać tym czekaniem, spokojnie się tutaj właśnie ukryję i poczekam, aż te bramy się otworzą, wtedy będziemy kontynuować. No i coś się zaczyna dziać. Tylko właśnie to też niekoniecznie akurat to się musi otworzyć, co chciałem. O kurde. Ale mamy. Mamy to, słuchajcie. Oby to tylko faktycznie o to chodziło. Kurde, musi wrócić, no. Gdzie on w końcu wszedł? Tutaj? Chyba tak. Dobra. Idziemy. Kurde, powiedzcie, że to jest właściwy kierunek. No, mamy tam właśnie, ale tutaj zablokowane. Może z tej strony przejdziemy, ale patrzcie, jak na złość. Mina musiała przeszkodzić. Tamten jest. Coil. Dobra, poszedł. Aj! Najgorzej. Widzicie, no człowiek się skupia na czym innym i później
Takie są efekty. O, tylko że tu jest zablokowane, ale tędy mam nadzieję, że przejdziemy. Tak, mamy to. Dobra, tylko że mamy coila. Muszę go chwilę przeczekać. Dobra. Niech sobie idzie. Okej, to się otworzy. To nawet dobrze. Powiedzmy, że w idealnym momencie, co? I szybko dolewamy ten kwas. No i jeszcze musimy dostać się na drugą stronę. A z tym już mam wrażenie, że będzie większy kłopot. No ale zobaczymy. Dobra, butelka do odwracania uwagi. Ewentualnie do ogłuszania. O! Albo dobra, nie będę tego niszczył, bo tutaj nie jest to aż takie przeszkadzające. No dobra, którędy teraz wrócić? Tutaj się nie da. Czy tędy się uda na przykład? Też chyba nie za bardzo. Aczkolwiek, czekajcie, może tędy jednak da radę. Kurde! Tylko nie podchodź do mnie. Dobrze. Naprawdę usłyszał to? Jasny gwint. Dobra, promienie rentgena. Kurczę, zamykaj to. I chyba tędy muszę iść, tak? Dokładnie. Idzie tu, co? Idzie na pewno. Coś tak mi się wydaje. Czyli tutaj mamy, kurde, tego większego delikwencika. Niestety. Świetnie, jeszcze jakiś hałas. Nawet, kurczę, fajnie by było oczywiście trzeci dokument zebrać, ale jak mamy dwa, to też jest okej. Kurde, to się zmienia. O nie! Kurde, nie zauważyłem tego. Jak się kręcę? No masakra jakaś. Ale dobra, on tutaj przynajmniej nic mi nie zrobi. Mogę się kręcić w kółko. Możliwe, że tu wejdzie. A to jest ten z trucizną. Wolałbym go naprawdę uniknąć. Wychodź już sobie. Tutaj masz przejście. O, właśnie. Ładnie o to mi chodziło. Dobra, apteczka niepotrzebna mi. Rozbroimy pułapkę. I od razu uzupełnić. Ale kurde, no najgorzej, że tak się władowałem w zamknięcie tych drzwi. A jak na złość, z tej strony mamy wszystko poblokowane. Więc wiecie co, to jest chyba kolejny moment, kiedy po prostu sobie przeczekam. Bo owszem, możemy, kurczę, próbować szukać okrężnej drogi. Ale chyba tak będzie szybciej. Nawet jak to się otworzy, to też będzie chyba spoko. Tutaj się tylko upewnię, że w razie czego będę miał się gdzie schować. No ale wydaje mi się, że tak. Mogę nawet w międzyczasie się rozejrzeć za dokumentami. No. Tutaj jest cegła. To w sumie sobie zabiorę. A, tu ja tędy przechodzę na drugą stronę. Dobra, to jednak obejdzie się. Cięć robić nie muszę. Lecimy dalej. I to będzie już jakoś tutaj, tak? Któreś to pomieszczenie. O nie, to się zamyka. Kurde, najgorzej. Strasznie słaba sprawa, podejrzewam, że to by mnie uratowało. Przyspieszyło, kurczę, wyjście stąd. Tak to nie wiem.
No bo na przykład tędy. Jest to mocno ryzykowne. Tym bardziej, że słyszałem, jak ktoś się przebijał przez drzwi. O nie. O nie. Ewidentnie w pobliżu jest koleś. No! I to bardzo w pobliżu. Dobra, lecimy, bo on tam przechodzi przez kolejne drzwi chyba. Było słychać. Tu jest ciemno? Kurde. Jak najbardziej jest ciemno. Aj, a ja teraz nie jestem pewien, czy to będzie właściwe wyjście. Mam nadzieję, że tak. Okej, kurczę. To jest poblokowane, kojarzę to miejsce. Tylko, że tutaj to dopiero wyjdziemy na ten taki przedsionek z fontanną. Daleko jeszcze do głównego przejścia, do sali rozpraw. No ale jestem bliżej niż dalej. Patrzcie, tutaj to mamy. O, jest przejście otwarte, dobrze. No i super. Czekamy, aż Coil sobie pójdzie. Idzie tam. Zamkniesz drzwi? Zamkniesz. A mi o to chodzi. No dobra, czyli po tym prawdopodobnie wystarczy tylko przedostać się do wyjścia. Tylko albo aż. Gotowe? Kurde, z tej strony. Dobra, przeczekam to. Mam tutaj antidotum w razie czego. Nawet jakoś bardzo się nie boję, że mnie zobaczy. A powinien za chwilę się wydostać? Tak. Antidotum w pogotowiu będę mimo wszystko trzymał. I spadamy. Promień rentgena. W miarę możliwości jak najszybciej się przedostać. Tędy, 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 tędy. Chyba tutaj będzie ok. No. Tu jest właśnie to miejsce z fontanną. A, tylko że to jest zablokowane, takie główne przejście. Ale mam nadzieję, że tutaj naokoło jakoś przejdziemy. Są drzwi. No właśnie, to powinno się chyba udać. Tutaj. Tak, mamy to. Spadamy, spadamy. Kurde, tam już chyba Coila widziałem. Ta elektryczność była widoczna. Czy jest gdzieś tutaj ewentualnie adrenalina? A nawet jeśli nie, no to ja i tak skorzystam z ukrycia i wtedy sobie to nabiję, mam nadzieję. Kurde, tu akurat nie mogę się ukryć. No ale ewentualnie w szafie, tak? Dobra. No i spadamy. Na pełnym biegu. Kurde, musiałem jeszcze się władować w pułapkę. Oj! Zamknij to. Kurde. Jazda tutaj. Chowaj się i czekamy. Dobra, nawet nie przyszedł jeszcze, więc bez problemu się wydostajemy. Obawiam się, że to nie będzie ocena A+, ale zobaczymy. A jednak, udało się. Bałem się, że może wejście w pułapkę dźwiękową zaważyło. Możliwe, że będą 3 minusy. Tak. I patrzcie, aktywacja pułapek dźwiękowych, ale tylko raz wpadłem w pułapkę drzwiach i 3 razy odniosłem wrażenia. Czyli widzicie, to jest ta różnica. 3 razy
odniesienia obrażeń to jeszcze niewiele, a w poprzednim odcinku było 8 razy i wtedy nawet jak miałem dwa te minusy, no to i tak zaważyło to na tym, że była ocena A. Ale kurde, jaka szkoda, że zabrakło tak mało punktów doświadczenia, żeby zdobyć poziom 16. No bo w ten sposób niestety, ale nie zdobędę tych zielonych punktów i przed kolejną próbą nie odblokuję sobie nowej jakiejś zdolności pasywnej. Szkoda. Naprawdę wielka szkoda, bo na to szczerze mówiąc liczyłem. Jest oczywiście opcja, żeby zdecydować się jednak na receptę, ale chyba wciąż wolałbym poczekać na to, żeby mieć więcej tych punktów. You make this look easy. You inspire me. With partners like you, I can just pile on the sadism, the abuse. You're beautiful. I'm going to shower you in humiliation and contempt. A to chyba pierwsza taka kwestia Eastermana, co? Tak mi się wydaje. W każdym razie w dormitorium mamy nową kwestię dialogową tutaj w aptece. Would you like some drugs? I shouldn't be telling you this, but you're getting extra attention from the doctors. I think that you're something special. It's almost like you've done this before. But the repetition is key to the therapy. How else are you gonna learn? No i teraz się zastanowić nad tym, czy tutaj jednak sobie czegoś nie wykupić. I'll be praying for you. Jedna rzecz mnie interesuje, czy po wykonaniu kolejnej próby dostaniemy też jakieś punkty. No to na pewno. A nie, to za samą próbę nie dostajemy, tylko chyba za kolejne poziomy doświadczenia, więc nie mam tej pewności, czy akurat będę miał 3 punkty. Oczywiście nie mam też pewności, czy dostanę coś lepszego od tych kapci całych, prawda? Więc to też jest jedna wielka niewiadoma. Tutaj odbieramy tylko nagrodę za zbieranie tych dokumentów. Dobra, chyba jednak tutaj sobie wykupimy. Miałem na oku oczywiście te kwestie związane z kondycją. Tutaj rozbijanie, wyłamywanie drzwi dwoma uderzeniami. Maksymalna wytrzymałość to też, kurczę, coś godnego uwagi. I chyba właśnie w to pójdę. Albo tutaj, patrzcie, teraz by się coś takiego przydało przy przenoszeniu ciężkiego przedmiotu. No dobra, weźmiemy jednak zwiększenie maksymalnej wytrzymałości. I just love a toned specimen. Może się przydać na piątą próbę. Come back soon. Tak naprawdę to jest coś takiego, co może się przydać przy każdej próbie albo wyzwaniu, więc myślę, że jest to rozsądne, żeby w to pójść. Teraz zobaczmy jeszcze, co nowego się ewentualnie odblokowało. Mamy dwie nowe ikonki. I tutaj druga. Do tego koszulę. To będzie ta nowa. A jeśli chodzi o spodnie... Dwie sztuki, czyli to. No i to. Dobra. Sprawdzimy tak samo, co jeśli chodzi o wystrój. A tutaj chyba nic nowego, co ciekawe. No dobra, skoro z tobą nie mogę gadać, u Doris też nigdy nie ma żadnych tematów do rozmów. To nie jest akurat postać, o której możemy sobie porozmawiać, tylko i wyłącznie właśnie odblokowujemy te... pasywne jakieś zdolności. To w takim razie przejdźmy do dokumentów. Dwa nowe. Historia 11. Merkow i CIA. W jaki sposób Merkow zawiązał współpracę z nowo powstałą Centralną Agencją Wywiadowczą? Przypadkowe straty. Wycinek z gazety. Rodzina brutalnie zamordowana. San Antonio, Texas. Obłąkany pilot wojskowy brutalnie zamordował 5-osobową rodzinę w poniedziałkowy ranek, dopuszczając się jednocześnie gwałtu na jej kilku członkach. Możliwe, że dopuścił się również czynów lubieżnych względem kilku zwierząt. Pilot wojskowy drugiej klasy, Jerome Gillette, lat 37, został znaleziony nagi w stanie dezorientacji wśród tuczników w pobliżu miejsca zbrodni. Jest przetrzymywany w nieznanej lokalizacji dla ochrony przed linczem. Gillette, weteran II wojny światowej i instruktor w bazie lotniczej Lackland, twierdzi, że nie pamięta zbrodni, mimo że fizyczne dowody jednoznacznie świadczą o jego winie. Powiedział funkcjonariuszom, że ostatnie co pamięta,
to pokaz sztucznych ogni w niedzielny wieczór i kobietę ubraną na biało, która poczęstowała go gumą do rzucia. Potem rzekomo urwał mu się film, po czym ocknął się kilka dni później wśród tuczników, gdzie został zauważony przez pracownika poczty. Patrz, morderstwo rodziny, strona trzecia. Pytanie, czy ten widok właśnie jakoś go nie uruchomił. Coś, co ma się dziać pewnie z tymi reagentami tutaj. Czy to jednak średnio ma z tym związek? Drugi dokument z historii 16, dział ulepszania historii. Odpowiedź błędy literowe, korporacja Merkow, 21 listopada 1959 roku, od Perego do... albo nie, od Istermana do Perego. 20 listopada jednak, 59. Panie Pery, z całym szacunkiem proszę, aby nie zawracać mi głowy swoją obsesją na punkcie pisowni i dokładności. Nie jestem bibliotekarzem czy wiejskim urzędnikiem poprawiającym błędy w myśl bezsensownej biurokracji. Zajmuję się odkryciami. Przeszłość jest zmienna, tylko przyszłość jest ustalona. Podyktowane, ale nie przeczytane. Easterman. A, to tylko pokazuje, że Easterman się uważał za kogoś lepszego i nikt tutaj nie będzie go poprawiał po jakichś błędach. No dobrze, to w kolejnym odcinku rozpoczniemy sobie piątą i zarazem ostatnią pełnoprawną próbę w tej grze. Oczekujcie zatem, a póki co to by było na tyle. Cześć!